Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed w Dubiu koło Bełchatowa to miejsce, w którym pacjenci leczeni są z różnego rodzaju uzależnień: alkoholizm, narkomania, lekomania, hazard, zakupoholizm, pracoholizm. Z nimi wiążą się wyniszczające zdrowie problemy. Lekarze i terapeuci pracujący w klinice są po to, by pomóc każdemu, kto chce znaleźć drogę do abstynencji i pragnie uwolnić się od rujnujących życie nałogów. W klinice Wolmed funkcjonują również oddziały psychiatryczny, psychosomatyczny oraz leczenia zaburzeń nerwicowych, który zajmuje się dokładną diagnostyką stanu psychofizycznego, określeniem podłoża choroby i pogłębioną terapią. Indywidualny plan leczenia pacjenta jest opracowywany przez zespół lekarzy, internistów i psychiatrów oraz certyfikowanych psychoterapeutów. Specjaliści kliniki zajmują się też leczeniem depresji. Klinika Wolmed jest spełnieniem marzeń moich i mojej żony Joanny. Będąc na studiach, widzieliśmy problemy związane z psychiatryczną opieką, które są w Polsce, i chcieliśmy zmienić podejście do szpitali psychiatrycznych. Chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym pacjent będzie traktowany holistycznie, całościowo. Zarówno będzie brane pod uwagę jego stan fizyczny, jak i psychiczny. Dlatego najpierw powołaliśmy poradnię zdrowia psychicznego w Bełchatowie, a potem otworzyliśmy kilka poradni w Pajęcznie, w Piotrkowie, w Radomsku i otworzyliśmy najpierw szpital psychiatryczny i terapii uzależnień w Dubiu, który został stopniowo przekształcony w klinikę. Zajmujemy się przede wszystkim pomocą ludziom, którzy są chorzy, którzy mają problemy z uzależnieniami, z depresją, z nerwicą, i właśnie przez podejście całościowe, gdzie dyżury pełni zarówno psychiatra, jak i internista, staramy się tym pacjentom pomagać. Uzależnienie to w tej chwili bardzo powszechna choroba i właściwie w każdej polskiej rodzinie można by powiedzieć, że pojawia się uzależnienie. To trudna choroba, w której jest bardzo dużo cierpienia, bardzo duża nawrotowość. Leczy się ją tylko w tej chwili w jeden sposób, poprzez psychoterapię. W naszym ośrodku stosujemy psychoterapię połączoną z farmakoterapią i na ten moment jest to jedyny sposób pozwalający pacjentom zatrzymać chorobę. Osoby uzależnione leczy się poprzez psychoterapię behawioralno-poznawczą. Jest to technika pozwalająca pacjentom nauczyć się swojej choroby, nauczyć się, dlaczego wracają do picia, pomimo że obiecują sobie, że bardzo nie chcą. Stosujemy u nas terapię grupową, indywidualną, wykłady, muzykoterapię. Ten szeroki wachlarz różnych metod ma dlatego takie zastosowanie, żeby pacjenci mogli jak najszerzej i w jak najszybszym tempie nauczyć się w sposób całościowy swojej choroby, by pozwoliło im to utrzymać abstynencję. By pacjent mógł komfortowo się leczyć, ma w naszym ośrodku zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską i lekarską. To, co jest dla nas ważne, ma bardzo dobrą diagnostykę. Jest to w tej chwili coś ważnego, ponieważ wiele osób uzależnionych zaczyna mieć dodatkowo różne schorzenia, i to zarówno schorzenia sfery fizycznej, gdzie potrzebna jest konsultacja internistyczna, ale także schorzenia z grupy chorób psychiatrycznych. Wielu naszych pacjentów zaczyna mieć nerwice, depresje poalkoholowe, ponarkotykowe. W związku z tym ta opieka psychiatryczna jest dla nas bardzo ważna. Wykonujemy też diagnostykę psychologiczną, wykonujemy testy, co pozwala terapeucie w sposób indywidualny zaprogramować jego terapię. W ośrodku wykonujemy diagnostykę psychologiczną, wykonujemy różne testy po to, by zdiagnozować pacjenta, jego stan psychiczny, jego funkcje poznawcze. To pozwala terapeucie ustawić osobisty plan terapii, tak by on był dostosowany do prawdziwych problemów pacjenta, które przeszkadzałyby mu w trzeźwieniu po wyjściu z ośrodka. Zajęcia relaksacyjne, muzykoterapia, aromaterapia, masaże, sauna i jacuzzi, a także aerobik, ćwiczenia ruchowe i kondycyjne dają poczucie komfortu i wskazują alternatywę dla gnuśnego życia. Położenie kliniki z dala od zgiełku miasta zapewnia kuracjuszom bliski kontakt z naturą i możliwość aktywnego wypoczynku. Regularnie organizowane są zajęcia sportowe, wycieczki piesze i rowerowe, turnieje siatkówki, wspólne wieczory przy ognisku i grillu.
Zarówno klinice Wolmed, jak i współpracującej z nią fundacji Rozwój Lepsza Przyszłość udaje się pozyskać fundusze na realizację programów, w ramach których odbywają się bezpłatne warsztaty i terapie dla osób uzależnionych oraz niepełnosprawnych. Misją kliniki Wolmed jest pomagać odzyskać tożsamość. Tą misję klinika realizuje wspólnie z Fundacją Rozwój Lepsza Przyszłość poprzez pozyskiwanie wszelkiego rodzaju środków publicznych, aby pomóc jak najszerszej ilości osób. Pomagamy przede wszystkim osobom niepełnosprawnym, realizując warsztaty dla takich osób. Na to pozyskaliśmy środki z PFRON-u. Pomagamy również osobom uzależnionym od hazardu, od zakupów, od wszelkiego rodzaju uzależnień behawioralnych. I na to udało nam się pozyskać środki z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Są to środki przeznaczone na pomoc osobom uzależnionym behawioralnie, nie tylko w klinice stacjonarnie, gdzie trwają 6-tygodniowe terapie dla takich osób, ale również w ambulatorium, w poradniach zdrowia psychicznego w Bełchatowie. Klinika Wolmed posiada radę naukową. Znana jest też z organizowania cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowych skierowanych do lekarzy, psychologów i terapeutów. Do problemu z uzależnieniem niechętnie przyznają się osoby z pierwszych stron gazet. Tylko nieliczni publicznie mówią o zakończonej terapii. Zależy im na dyskrecji i komforcie. Właśnie dla takich pacjentów powstała klinika VIP doktora Wolniaka. Placówka zapewnia pacjentom dostęp do terapii i opieki lekarskiej w ekskluzywnych warunkach. Funkcjonuje maksymalnie dla 3 osób jednocześnie. Więcej informacji pod numerem telefonu 44 635 6303 oraz na www.wolmed.pl.